Cześć Wam, dzień dobry, witam serdecznie, Rafał się kłania, to jest misja. Zacząłem pierwszy cykl, pierwszy odcinek cyklu na jednej nodze. Daj mi nogę, daj mi nogę, daj mi nogę. I ją bez nogi, ją bez nogi żyć nie mogę. Boli mama, boli mama, tak. Cześć Wam, pokazuję właśnie, poproszę Panią operator. Robię kilka kroków, noga mi się przekręca do środka, bo tu jest za luźno, dlatego że udo było o wiele kiedyś szersze, większe, grubsze. I to się nie nadaje do niczego. No i wiadomo, że będzie, co będzie. Robię nóżkę, że będę mógł chodzić bez kół. Tak mi się wydaje, tak jak tam na filmie, co Wam pokazywałem. Ja też tak chcę chodzić już precz z tymi kulami, bo to, że ja się teraz tutaj trzymam na nogach, a jeden tylko błąd, pomyłka i lecę, bo mi się tu nie blokuje. Idziemy, tam jest protezownia. Proszę pokazać, pani operator. Tam jest O. Pomorskie Zakłady Protetyki i Ortotyki Narządu Ruchu. Firmy nie wymieniam. O. I tak przypierdlamy do protezowni. Mam dosyć. A tu muszę prawą nogą ciągle nadrabiać, bo tu mi ciągle się obluzowuje, spada, za luźne jest po prostu. I tutaj mam upchnięte takimi wkładkami. To jest niedopuszczalne. Ja muszę stanowić jedną całość. I teraz po 2 latach od tamtego czasu jest już moja prawidłowa waga. I ja muszę być zżyty. Właśnie to, co mówię. Tworzyć jedność z resztą. I wtedy czuję, mózg mniej więcej czuje, jakie jest podłoże, czy ono jest bardziej pod skosem, czy też nie. Bo ja mogę zrobić parę kroków, ale to trzeba uważać bardzo. Jeden tylko błąd, jak się popchnę i właśnie nadrabianie tą prawą nogą, to jest kosmos. Bo mnie boli biodro i plecy z tyłu. Ja ciągle muszę dźwigać, zamiast zginać tą nogę. A teraz będzie profesjonalnie, tak jak na tamtym filmie, który Wam pokazywałem w którymś odcinku. To nie może tak być. Kartą też można płacić. Daj mi nogę, daj mi nogę, daj mi nogę. I ją bez nogi, i ją bez nogi żyć nie mogę. Bo mi mama, bo mi mama zakonała, zebek nogi nie dawała. Słuchajcie, moi drodzy, wszystko wyszło nieźle, żeby nie powiedzieć bardzo dobrze. 25600, nie mam papieru przy sobie. Gdzie jest? Schowany. W tym miesiącu czekamy na linera, czyli na taki silikon żel, na tą część nogi, która została. Czekamy na sprowadzenie ze Stanów kolana. Około 2 tygodni jedzie auto i w październiku biega, bo samo nic nie przychodzi oczywiście po intensywnych ćwiczeniach. I co jeszcze bym powiedział? Że droga sprawa, no strasznie droga to jest wszystko. No ale jak to wygląda? Ja może jednak sięgnę tutaj. Poproszę najazd, pani operator. Już, pierwsza wpłata zaliczkowa 2000 i wyszło tyle. Z takiego bliska to chyba przybliżę. 18 tysięcy, tak jak mówiłem, to jest samo kolana. I to
jest mój pierwszy krok w dobrą stronę. Bo jak zwykle jestem tak szczęśliwy, tylko że nie pokazuję tego jak zwykle. Ale to nie oznacza, że się nie cieszę, bardzo się cieszę. Jest super. I no, oby było, oby nie musiał, o, widzicie, o, to jest takie uszczelniacze, musiałem używać do tego, to mi teraz trochę zwęzili właśnie ten lek, takie uszczelniacze, jak wiecie, no to jest wszystko półśrodki, dżery półśrodki, wpychanie, tak. To nie jest chodzenie, bo szkoda tego słupa i szkoda biodra w prawej nodze. Teraz już jest, o, teraz jak mi pan trochę, ale mi uwiera już nie w tyłek, tylko uwiera z przodu, będę mógł śpiewać w chórze chłopięcym. La, la, la. O, ja ruszam. Do usłyszenia, do zobaczenia. Tak kończymy dzień pierwszy, krok pierwszy, odcinek dzisiaj, którego mamy 5, 6, 5, 6 roku. Do usłyszenia.